Rework Aurelion Sola. Nadciąga. Jak Aurelion na swoje imię. Nadciągam z reworkiem. Dostaliśmy film od Riotu, gdzie jeden z tamtejszych pracowników pokazuje nam, jak wyglądają prace nad nim. I choć nie trwa on nawet 2 minut, można z niego wyciągnąć ciekawe rzeczy. Pomimo tego, że 1/4 tego filmu to robienie kawy. Ja też swoją kawusię dzisiaj mam. To prawda w kubku z cyberpunkowym Johnem Silverhandem, ale tak jak Rob, wypije sobie kawkę na tym materiale. Przyjrzyjmy się zatem, co tam Riot wymyśliło. No i oczywiście, kochani, smacznej kawusi. Aurelion to ten mistyczny i memiczny champion. Legendy głoszą, że każdy z nas ma kolegę, który ma koleżankę, ta ma ciotka i kuzyn 8 stopnia mainuje Aureliona. Jest to definitywnie champion stricte dla koneserów tej postaci. Jednakże jego koncept i charakter są tak wyjątkowe, że choć praktycznie nikt nim nie gra, wszyscy tego bohatera lubią. Trochę jak ze Skarnerem. No i w sumie nie dziwne, gość jest astralnym smokiem. Charakter ma inspirowany Smaugiem z uniwersum Śródziemia, czy również czerpie inspirację z Dragon Ballowego Smoka. Naprawdę ciężko jest tego bohatera nie lubić. Gorzej, jak trzeba nim zagrać. W każdym razie Riot pokazuje nam materiał, gdzie wypowiada się Rob Rossa, czyli Riot King Cobra, który stoi na czele zmian gameplayowych Smoczego Boga. I powiem wam tak, uważam, że ten film, który dziś omawiam, jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie pojawiły się w tym sezonie. I mówię to śmiertelnie. Niepoważnie. Być może zapytacie dlaczego. Ano z bardzo prostej przyczyny. Gość jest idealnym człowiekiem na idealnym miejscu. Nie dość, że gra w ligę bardzo dobrze, w tym sezonie jest w Master Tierze, a z tego co wiem, w przeszłości kilkukrotnie nawet był w Challengerze, to jego 2 mainów to Cassiopeia od jego niku, czyli King Cobra, a drugą jego postacią jest Aurelion Sol właśnie. A to właśnie gracze, którzy są na wysokich dywizjach, którzy rozumieją tego bohatera, dokładnie rozumieją, o co w Aurelionie chodzi. I choć rework jest potencjalnie dla wszystkich graczy, tak ta grupka maniaków Aureliona jest najważniejsza. I jest to po prostu fantastyczne, że ktoś należący do tej grupki przewodzi temu reworkowi. W ramach ciekawostki jeszcze powiem, że facet jest również uznawany za jednego z najlepszych graczy Cassiopei w Ameryce. A myślę, że to jest już całkiem coś. Myślę, że ciężko byłoby znaleźć w Riocie szefa projektu lepiej nadającego się do zachowania duszy tej postaci przy reworku. Wydaje się on również doskonale rozumieć, kim Aurelion Sol jest, gdzie tkwi jego piękno i jakie są jego problemy. Hey everyone, my name's Rob, also known as Riot King Cobra, and I'm the producer for Aurelion Sol's core gameplay update. He is one of the most appealing champions to our players, mostly just because of his thematic. The idea of being this star-forging space dragon god, bombastic, egotistical, huge personality, it's just as big as he is. He knows that he is one of the most powerful characters in our lore, and we really want his kit and his gameplay to reflect that. We're still early on in ideation, a direction that we're really excited about is having Aurelion Sol shine as a late game mage, and he expresses his godlike powers through a unique scaling fantasy. So some of Aurelion Sol's spells are going to grow larger and larger in size. As the spells grow in size, their visuals will evolve to reflect the new power that they have. And the goal here is that when you get to late game, you feel like a space god. Rozważmy to, co przed momentem usłyszeliśmy. Część jego umiejętności będzie potężniejsza wraz z postępem gry. Nie wiem, kochani, czy też zwróciliście na to uwagę, ale chyba jedną z jego umiejętności zdradza już nam nowy set TFT. Teraz, zawsze znajdą się przeciwnicy i entuzjaści reworkowania. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić. Ciężko jest oczywiście wszystkim dogodzić. Niektórym rework się będzie podobał, innym nie. Ktoś może uznać za plus to, że Aurelion jest po prostu wyjątkowy i ma unikalny gameplay, bo takie postacie w LoLu też są potrzebne, a ktoś może uznać to za ogromny minus, mówiąc, że poza naprawdę promilem graczy grających tym bohaterem, Asol mógłby dla reszty w ogóle nie istnieć. Ja jestem zdania, że reworki czy mini reworki ok, z założeniem, że zachowujemy duszę i korowy gameplay danej postaci. Czyli moim zdaniem rework Atroxa nie do końca, ale Nuno i Uilampa super. Koncepcja, aby zrobić z Aureliona skalującego się maga, mającego być totalnym dominatorem late game'u, co tu dużo mówić, ja to po prostu kupuję z miejsca. Widać również, że projektanci League of Legendsowi dostrzegli jedną rzecz na horyzoncie, którą my gracze dostrzegliśmy już bardzo dawno,
a mianowicie potencjał karcianki Legends of Runeterra przy wykorzystaniu jej elementów czy doświadczenia tamtejszych projektantów przy tworzeniu czegokolwiek do League of Legends. I zanim rzucicie we mnie widłami i spalicie mnie na stosie i powiecie, ale przecież LOL to LOL, karcianka to karcianka, Marwek, co ty znowu pier... Nie no jasne, gameplaye się różnią, nie każdemu też gameplay karcianki odpowiada. Ale co najważniejsze, motywy i klimaty postaci są tam ogromnie odczuwalne. Nie dziwne w sumie, że fani lore tak mocno karciankę sobie upodobali. I tam Aurelion jest jednostką o dużym koszcie, pojawiającą się późno, ale często dominującą właśnie tą późniejszą fazę gry. I mam wrażenie, że jakbyśmy przenieśli tą konstrukcję, oczywiście ubierając te skille w klimacie i w standardzie League of Legends, to po prostu pasuje. Bo w karciance czuć jego moc, jego głos jest genialny, w LoLu zresztą też, a portret... Mój Boże, portrety w karciance! Osobiście chciałbym zobaczyć jakąś tarczę u Aureliona, na przykład zamiast jego E. Tarczę na obrażenia fizyczne, jest to zupełnie luźny pomysł z mojej strony. Dlaczego tak uważam? Wiadomo, że potężny Asol ma w poważaniu jakieś tam obrażenia z toporów, mieczy, strzał. No w końcu jest kosmicznym smokiem, architektem gwiazd. No to co tam jakiś chłopek z jakimś, nie wiem, toporem, mieczem czy innym łukiem będzie mu robił? Nie mówię oczywiście, żeby Aurelion był w 100% odporny na obrażenia fizyczne, bo to by było po prostu bez sensu, ale jakąś taką tarczę chętnie bym sobie zobaczył. I skalujące się gwiazdy rozmiarem za P. Cholipka. Nahypowałem się tak, nawiązując do tematu... kosmicznie. Mam również małe wrażenie, że w tym miejscu widzimy jego nową erkę. Dobra, ale zupełnie szczerze, przyznam się, nie mogę się po prostu doczekać. Co więcej, udało mi się odszukać jeszcze informacje ponad ten film od właśnie Riot King Cobry. I nie ma tego w tym filmie. Także wiecie, Marwek, celujemy w zestaw umiejętności zawierający wszystkie aspekty jego motywu. Chcemy uwypuklić jego aspekty smocze, jak również osobowość opartą na pewności siebie. Aktualny kierunek zmian rozważany przez projektantów to danie Aurelionowi powodu ku jemu takiej wręcz pewności siebie i arogancji. Co ma sens? Jeden z najpotężniejszych bytów w uniwersum League of Legends zna swoją moc i potęgę. Ja mam wrażenie, że to wszystko brzmi jak po prostu przepis na sukces. Rob pisze dalej. Chcemy, aby Aurelion nadal był magiem na mida. Jako część tworzenia jego nowych umiejętności, jego nowego zestawu, nasz zespół od analizowania rozgrywki będzie testował go na różnych rolach, aby zobaczyć, jak sobie radzi, by naprostować go tak, by głównym celem gry nim było chodzenie właśnie na mida. Chcemy stworzyć zestaw umiejętności, który sprosta oczekiwaniom oryginalnego hype'u, gdy pierwszy raz był ogłoszony. A to akurat prawda, hype wtedy był ogromny. Lecz gdy Asol wyszedł, no cóż, wielu, w tym ja, po prostu się odbili od jego skilli. I choć uwielbiam tę postać, to w ogóle nią nie gra. Moi mili, ja jestem mega nabuzowany tym reworkiem. Mam wrażenie, że wszystko idzie tutaj ku dobremu, wszystko naprawdę zwiastuje coś wspaniałego. Choć nie wiemy, kiedy dokładnie ten rework wyjdzie, bardzo bym chciał, żeby wyszedł już dzisiaj. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, jak wam się podoba ten pomysł na rework Aureliona. I cóż, mam nadzieję, że kawka smakowała. Trzymajcie się. Cześć.